Siemaneczko, witajcie w drugim odcinku z Black Mirror. Niestety, nie mogę powrócić do gry. Bo ona nie lubi minimalizowania zbytnio. Musimy ją zatrzymać. I uruchomić ją jeszcze raz. Na Discordzie dam wam znać szybko. Dałem znać. Well, congratulations. Obecność. Coś musimy tu teraz zrobić, żeby popchnąć czas do przodu. Tylko co? I haven't any reason to go. What's the time? What we need to do here now? Nikogo tu już nie ma. There is nothing. I'll stay here. Maciej. Obecność. Boże, jak zrobić, żeby była siódma? Niech już będzie siódma. Czy ktoś wie, jak zrobić siódmą? I'll leave him to.
I madło? It's rusty, but it works. Ja po co ci madło? I don't need to take anything. Kiedy będzie siódma? Nie wie nic. Co mam zrobić tutaj, żeby popchnąć czas do przodu? Może w bibliotece? Nie, nic tu nie znajdę już. Globus. It seems like something's missing here. Gozer już. Obecny. Już sobie zaznaczam, kto ile ma obecności. Siema. It seems like something's missing here. Brakuje globusów. Planet, w sensie. I can see that. There is... Jeszcze nie ma siódmej, jest za 15 siódma. Jeszcze musimy coś zrobić, żeby czas poszedł do przodu. Ale co? Co mam tu zrobić, żeby już była siódma? Co mam tu zrobić? Nie będę czytał jeszcze raz Kroniki Parady. Nic tu nie jesteśmy w stanie zrobić. W jadalni nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Z Hermanem już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Sprawdźmy jeszcze Wiktorię. Może ma tupiące buty. Panna Wąsik, obecność. Kurwa, znowu się pomyliłem. Zobaczmy, czy Wiktoria czegoś nie potrzebuje. Która jest godzina, Wiktorio? Ja muszę o siódmej być po rzeczy Williama. Czy ty to rozumiesz? Wiktorio. No idea what we can speak about. Don't speak about. Victoria is in the common. Wiem, że she is in the common room. Która jest godzina? To jest ważne pytanie. Umyj ręce. Może czas pójdzie do przodu, jak je umyjesz.
Dobra. Idźmy jeszcze do dużego skrzydła. Just ashes. Tu jest ta skrzynia, której nie otworzymy. Klaudia. Obecność. It's locked. No, czasami takie głupoty wychodzą. Która jest godzina, Victorio? Już powinienem udać się naprzód zamku. Co zrobić, żeby była siódma? Ale musi być siódma. Siódma musi być. Nie ma jeszcze siódmej. Williamie, czy możesz powiedzieć, która jest godzina? Czegoś nie zrobiliśmy. Ale czego? Williams. Brakuje nam jednej rzeczy, którą mieliśmy zrobić. Czegoś. Ale czego? Możesz wrzucić monetę? Nie. Williamie, która jest godzina? Jest ten dziwny symbol, który mamy skopiować. It looks like a... I should...
Nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym symbolem, bo nic nie mamy. Mamy ani ołówka, ani nic. I'll leave him. W stajni też nic nie zrobimy. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, żeby wziął aparat ze swojej walizki. Ale na walizce nie dało się już nic kliknąć. No nic już się nie da kliknąć na walizce. Zebraliśmy już wszystko. Futryna! I cannot see there. It's too high. Futryna. Futryna. I cannot see there. It's too high. Nie mogę tu zajrzeć. Futryna jest za wysoko. Co masz wziąć? Tam będzie klucz, ale jak go ściągnąć? Futryny nie zrobiliśmy. Futryna. I cannot see there. It's too high. Okej, czyli futryna. Musimy się dostać tutaj do góry. Tajnie była drabina. I have no. Albo z jadalni krzesło wejść. By można było wziąć krzesło. Nie, nie weźmiesz go teraz. Potrzebujemy drabiny, tak mi się wydaje. Do you need anything, sir? Hmm? Not really. I haven't any. Gruszka, obecność. Okej. Nie tędy. Dziękuję, dziękuję. Nie, nie weźmie tam tej drabiny. Jak się dostać do futryny? Jak się dostać do futryny? Musimy się dostać do futryny. Kurwa, nie wiem. Coś z futryną musimy zrobić. No ale jak się dostać tam wyżej? Krzesła nie możemy ruszyć. Dziękuję. Cel osiągnięty, pamiątkowe zdjęcie. Dziękuję.
No, widziałem. Kurde, co my mamy tu teraz robić? Jak tą skrynę? Jak się tam dostać? Czy coś gdzieś było? To jest wsparcie twórcy, płacisz ileś tam abonament miesięcznie i masz dostęp na przykład do... Można ustawić, że na przykład live tylko dla subskrybentów, można ustawić na przykład, że tylko subskrybent może komentować. Subskrybenci dodatkowo mają dostęp do specjalnych emoji. Takie, które twórca im wymyśli i oni później na live mogą używać tych emoji, a ci, co nie subskrybują, nie mogą ich używać. Jeszcze można wymyśleć coś, no nie, że na przykład jeśli ktoś jest subskrybentem, to wybiera na przykład zawsze, w jaką grę gramy, albo w danym tygodniu wybiera jedną grę zawsze, w którą zagramy, no bo jednak płaci co miesiąc. Zero. Miałem kiedyś dwie subskrypcje, ale te osoby zrezygnowały, bo myślały, że będę udostępniać jakieś, nie wiem, zdjęcia bez koszulki albo jakieś inne rzeczy. I się zdziwili i przestali. A teraz mam zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. No. Jak tą futrynę zrobić? Zerknij tam. Zrób coś, żeby tam zerknąć. Użyj czegoś. Weź coś. Naprawdę. Jak mam się dostać do futryny? I cannot see there. It's too high. No to wymyśl coś. Wymyśl coś. Wymyśl coś. Jak mam się do tej futryny dostać? Co ja mam w ogóle tam wziąć? Aparatu nie możesz wziąć, nic nie możesz wziąć. Pokój Wiktorii. Nic już tu nie ma. Czekajcie, zobaczę do solucji. Nasze pierwsze sprawdzenie solucji. Black Mirror Walk Through. Black Mirror. Black Mirror. Chapter 1. O, o, o!
recognition symbol, you can pick it up. Czyli w moim pokoju teraz mogę wziąć kamerę, ale kamera miała być w tym. Gdzie jest kamera? Nie ma tu kamery. Wiedziałem, że potrzebujemy kamery. It's locked. I cannot see that. No nie możesz tu nic zabrać. Gdzie masz tą jebaną kamerę? Tam coś jeszcze jest. Dobra, tam coś jeszcze było. Tam coś jeszcze było. Czegoś nie zebraliśmy. Mieliśmy znaleźć dziwny abject. I myśmy go nie znaleźli tam. Nie na schody. Musimy zbudować ten zamek. Masz jedzenie tam. Musimy wybudować ten zamek w Simsach. Musimy. To jest nasz challenge. Pójdziemy zrobić ten zamek. Gdzie jest ten strange object? Strange object. Where is it? Może chodziło o ten symbol, ale to nie o to chodzi. Asking about. Ask. Obecnie. O. Strange object. Krzewy. The castle is literally. The castle is literally. The castle is literally surrounded by bushes. Something got stuck between the branches of the shrub. What could it be? O kurczę, na wszystko można klikać jeszcze prawym. Naprawdę.
Krzyknąłem na krzaki. Dobrze wiedzieć. Whatever it is, it seems incomplete. Co to jest? Ciekawe. Ale jak na wszystko możemy kliknąć jeszcze prawym obiektem, to grubo. Wiatr. I would like to... May I disturb... I am happy to... Look at this stone fragment. Does it mean anything to you? No, I wouldn't say so. But yes, I have seen something similar on William's desk. He was very careful with that thing. Only I don't know what the big deal was. He never spoke about it. Szybko, siódma. 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 Siódma, siódma, siódma. Siódma. Albo nie. No letter. O siódmej mieliśmy tu być. Whatever it is. Już jestem tu o siódmej. Gdzie są rzeczy Williama? No chyba, że to nie jest siódma jeszcze. Nie ma jeszcze siódmej. Williamie, która jest godzina? Bates, I would like a word with you. I'm listening, sir. I found this at that place you took me to. You mean where Sir William? Yes. I'm quite sure it can shed some light on what has happened. I am not as optimistic as you are, sir. Maybe you should hand the object over to Detective Collier. Bates, this thing may help us discover something new. I know one thing, sir. Sir William is dead, and no one can do anything to change that. You don't happen to believe that it was a suicide or an accident, do you? I have known William too long to believe that. Well, I have already offered my opinion on the matter. Can I go now, sir? You surprise me, Bates. I'm sorry, sir. Talk to Henry. He was working on the flower beds that evening. He might know more than I do. It seems to me that Bates knows something he doesn't want to talk about. But why would he do that? Why? I'm not too sure. I think I will go now. I'll return to my work. Czyli Henry ma coś wiedzieć. Czyli jeszcze nie ma siódmej. Może jest osiemnasta. Henry! Rozpoznajesz ten przedmiot? I would like a word with you. Certainly, sir. I'm listening. Have you forgotten about the fountain, Henry? No, sir.
but I still have other work to do. I'll get to it as soon as I'm done here. Right. Dobrze. Have a look at this. I found it under the old tower. Why are you showing it to me, sir? Well, I showed it to Bates, and he suggested I speak with you. Do you know anything about it? Me? I don't see why I should. I've never seen anything like it before. He also said you had been trimming the shrubs in the area that afternoon. Yes, that's true. But I have nothing to do with this thing. Calm down. Just tell me what you know about it, that's all. All right, then. But you have to promise you won't tell Madam. Oh. I can't afford to lose my job. Of course. Go ahead. Well, I don't really know what it is, but I found a similar piece near that place. Do you have it with you? No, not really. You see, I had to pawn it. No. I was broke. Pawn? It doesn't seem to be of any special value. Well, maybe not the one you're holding in your hand, but there was a beautiful gem, a ruby, I'd say, in the one I found. Where did you pawn it? At old Murray's. Where else? It's good that you told me while there's still time. Give me your bill of exchange, and I will redeem the object. But I haven't got it. I don't know where I've put it. Henry, it's very important. Try to remember. I have no idea where it could be. But you won't forget about your promise, will you? It's going to stay just between us. Right, sir? We shall see. Henry, let's return to that bill of exchange. Vexel. I knew you'd ask. But believe me, sir, I really haven't got it. You needed the money, so you conveniently lost the bill of exchange? Well, yes. I needed the money, not the bill. I really didn't intend to redeem that thing. Somebody might be interested in where I found the thing, and I could lose my job. You're going to lose it for sure if you don't give me that bill. But I haven't got it. You really promised this would stay between us. Henry, you need to realize that this is very important. You had better get that bill for me. I'd give it to you right away, if I could, sir. All right. I don't believe a word of what he's saying. I will leave you to your work. Gdzie jest weksel? Give me the weksel, fucker. And Vexel. Right away. Może stajenny będzie wiedział, gdzie on był. Morris, I would like a word with you. What do you need, sir? What can you tell me about this? Let me see. A piece of heart looks quite old. Other than that, I... Have you seen anything like this around? Inside the castle, perhaps? No, you see, I seldom... Can you think of anyone who may know... Well, it looks old. Maybe that bloodsucker Murray might know something. He buys and sells such stuff, you know. Sometimes he has people coming to him from great distances to God knows where he gets it all. Thanks. I'll certainly go see him. No problem, sir. I will go. All right, sir. Do Murraya masz iść?
To jest Herman. Herman promised that his I have. Czyżby Murray to był ten. Zwierzy. Robert Murray. Do you need anything, Samuel? I would like to ask about something. Why doesn't Victoria like Morris? You mean why she can't stand him? Well, maybe because he's so common. Aristocratic prejudice, you know what I mean. I'm not into this nonsense about blue blood myself. Victoria, however, has her own opinions. I will go now. Kurwa. Feel free to come. Who is Morris? I have no reason to. Murray Morris. Wexel. Gdzie jest weksel? Źle zrobiłeś. Popsułem już. O, udało się. Gdzie jest Morris? Jakie bottom drawer? Nie mamy klucza z naszego pokoju? To jakie mam?
Aha. Dobra. Czyli wszystko trzeba klikać prawym. Zapamiętajcie to. Ja też muszę to zapamiętać. Że wszystko trzeba klikać prawym. Bo jakby lewym się patrzy. I cannot see there. It's too high. A prawym się używa. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Czyli jak kliknę prawym na płynę. I'll try reaching up there. I on spróbuje użyć ręki, a lewym się tylko patrzy. There is something there. The key to my drawer. I knew it had to be somewhere in the room. Jest. Mamy kluczyk do szuflady. Pamiętajcie, prawy to dłoń, a lewy to oczy. My holy Bible. They're too old to be used. It should still work. Hmm. There's no film in it, and my old films are useless. It's old, but operational. Anything, sir? Hmm? Do kogo ja mam iść po tą kliszę? It's old, but operational. Won't work, bo nie mamy kliszy. Kto może mieć kliszę? I need to speak with you. I need film for my camera. Do you know where I can get some? Well, perhaps down in Willow Creek. But hold on, I think I may have a couple of rolls myself. They should probably still be usable. Gimme. Can you give me one? I would be happy to. But I put them in the attic with some other old things. It is in my chest. That's the one right round the corner. You'll have no problem finding it. Thank you. I'll go pick it up. Sure. Take all the film you need. I have no use for it. Skrzynia jest zamknięta. I went to the attic to get that film, but your chest is locked. May I borrow your key? Locked? Oh, I have entirely forgotten about that. Sorry. Here's the key. Thank you. I'll bring it back. You needn't hurry. I use it so infrequently. Mamy klucz. I must go now. Right then.
hopefully, it's going to work. I don't need anything else. Włożyłeś już? I'm out of practice, but I guess the film is installed properly. Dobra, mamy działający aparat. Możemy zrobić zdjęcie tego dziwnego symbolu. All I need to do now is have the film developed. But where do I get it developed? Willow Creek? Anywhere? Dzień dobry, to jest też moja ulubiona gra. Mine too. Już ją raz przeszedłem, ale 10 lat temu, więc nic nie pamiętam. Siemka. May I disturb you for a few moments? I would like to ask a couple of questions. All right, I'm listening. Here's your key back, Robert. Oh, thanks. Have you found what you needed? Yes, I have. Robert, do you know where I can get that film you gave me developed? I only know of Murray in Willow Creek. I go to him myself when I need some pictures developed. He has a dark room in his pawn shop. Do you know where it is? Yes. I remember that shop. Try him. I guess I should go there. I will go now. All right. Feel free to come back if you need anything. Tak, to jest pierwszy rozdział dopiero. Na razie William Gordon umarł. Czy jesteśmy w stanie pójść do Willow Creek? Nie, bo nie mamy jebanego wekselu. Gdzie jest jebany weksel? Gdzie ten ogrodnik zostawił weksel? I don't want to leave. Gdzie jest weksel? Sto z gałęzi. The wood is ready to go into the grinder. Gdzie dałeś ten weksel? Tylko dalej mogę oglądać ten obraz. Dziwne. Gdzie jest weksel? I don't know. Gdzie jest weksel?
co ja... Wieczór jeszcze młody, noc jeszcze młoda. It's water used to... Gdzie jest weksel? I'll leave him to... Gdzie jest weksel? Talk to Robert about the picture.
mogę iść do Willow Creek. I'll stay here. I don't know. Nie jesteśmy w stanie tu pójść. Only one way here. Nie mogę tam wrócić. Kurwa, co mam teraz zrobić? Niby mówi mi, że powinienem już mieć możliwość. Nie mogę iść. I have no. Nie mogę iść do Willow Creek. There is nothing. A prawym? Prawym. Nie, prawym nic się nie da. Przecież zrobiłem już tu wszystko. Nie wiem, czy to nie jest nic o co rozmawiać. Co my mamy tutaj zrobić? Herman promised that his delivery boy would bring William's parcel. I have to. O co tu chodzi? Co ja mam tu zrobić? Już nic, nikt nie chce z nami gadać, a do Willow Creek nie mogę się dostać.
wcale się nie zrobiło późno. Nas manerasho, nas famílias, hein? O, dobra, zapomniałem, że prawym, dobra, jest jedna rzecz, której nie zrobiliśmy. Zapominam, żeby klikać tym prawym. Mieliśmy kliknąć prawym na attic. W attiku jest fireplace. Ale zapominam, żeby klikać prawym, bo to jest takie nieoczywiste. Głównie się wszystko robi lewym przyciskiem myszy, a tutaj lewym się patrzy, a prawym to jest chyba ręka, albo prawy to jest bliższa egzaminacja. No właśnie. The remnants of a torn-up photograph. Mamy fotografię. Dobra, musimy ułożyć fotografię. To jest róg. Spróbujmy dać go tu. Usta.
Jest też jakiś róg. Ejka, Wiktoria. Obecność. Co ty tak skaczesz? Okay, to jest train. Thank you.
będzie do góry. Gdzieś. Dobra, zrób to niżej. Almost got it. But
But who is it? Nie tak jeszcze. Trzy kawałki tylko. I've never seen this face before, but who could have thrown the picture in that fireplace? And why did they take care to tear it up first? Mamy zdjęcie. Zapytajmy kogoś o to zdjęcie. Thank you.
Ja bym powiedział, że Victoria będzie widzieć, kto to. A możemy zapytać też Roberta. Do you need anything, Samuel? I would like to ask about something. Do you know that man? Robert, look at this old picture. Do you know who this might be? No, I do not know that person. Why are you asking? I found the picture in the old wing, torn to pieces in a fireplace. Given the fact that someone has torn up the picture, the person in it is probably not anyone important. Forget about it. I must go now. Right then. I'll return to my work. Who's that man? Doctor, can I have a word with you? Yes, all right. Have you ever seen this man? No, I have not. He looks like someone I would remember if I had seen him. No nie. But, Bates. I would like to ask you about something, Bates. I'm at your service, sir. Have a look at this picture. Do you know this man? He does not look familiar to me. I am not very good at remembering faces, though. Sorry, sir. I think I will go now. I'll return. Victoria! Czy ty wiesz, Victoria, kto jest na tym zdjęciu? Victoria. May I speak with you for a while, Victoria? Of course, Samuel. Can you have a look at this picture? Do you know who this man is? I've seen that face before. Yes, but not exactly this one. What do you mean? He was much younger than this picture, but it was the same person. Kto to? So, who is it? Kto to jest? William once brought an orphan here and offered him food and shelter for a couple of days. He lived for a time outside by the stable, a humble, quiet boy. Do you know what his name was? It was a very long time ago. I cannot remember. He stayed with us for quite some time, but then he completely changed. It was as if he had gone mad. We could not let him stay here after that. They took him to Ashbury. What happened to him then? I really do not know. As I said, it was a very long time ago. Robert might remember. It was he who accepted that boy as a patient. Robert. Powinieneś znać, a nie Robert. Robert. Robert to był ten do góry. Zdecydowanie szybka podróż jest bardzo przydatna w tej grze. Nie to, co w Agacie Christie i nie było już nikogo. I need to speak with you, Robert. Sure.
I showed the picture we talked about yesterday to Victoria. She said she knew the man, that he had lived for some time near the castle. Are you sure you don't know who he is? Let me see the picture again. I'm not quite certain, but he resembles one of my patients in the institution. It could possibly even be him. I do not see where this picture could have come from, though. Maybe we can find out. Who could have brought a picture of some madman to the castle? And why? I will go now. All right. Feel free to come back if you need anything, Samuel. Dostań. Morris? Yes, sir? Morris, look here. Do you know this man? I wouldn't say so. I've never seen him around here. Okay. Thank you. I will go then. All right, sir. Możemy już pójść do Willow Creek. Trzeba było tą fotografię, kurwa, zrobić. To tej fotografii nam brakowało. Pamiętajmy, żeby klikać prawym na wszystko. A jeszcze pokażemy jemu to zdjęcie. I would like a word with you. Certainly, sir. I'm listening. Pixelini, czy jesteś na moim Discordzie? Tam informuję, kiedy, jak zaczynam live'a, informuję tam. Jakbyś była zainteresowana, bo następne live'y też będą z tej gry. Henry, do you recognize the man in this picture? Have you ever seen him? No, sir. I don't think I have. Who is it? Should I know him? No, probably not. I just wanted to know if you had ever met him. I'm sorry, sir. Będziemy grać we... I will leave you to your work. Będziemy grać we wszystkie trzy części tutaj na live'ach na TikToku. Dobra, to ja ci wyślę zapro. Zastanów się, nie musisz być, of course. Ale ja tam informuję o live'ach, więc wiesz, zanim ja to udostępnię na YouTubie, to trochę minie, bo mam dużo wideo do wysłania. Czekaj, już ci wysyłam. Okej, wysłałem. Zapraszamy i polecamy.
Tam głosujemy na kolejną grę, rozmawiamy sobie ogólnie o grach, o Simsach, o różnych rzeczach. Idź do Willow Creek. Idź tam. Just a little boy. Well, well, it's such a long time, but my memories are as clear as yesterday morning. How many years have I actually been away? Boże, tu jest tak ślicznie. Ja chcę takie miasto w Simsach. Wiecie, że w Trójce było podobnie wyglądające miasto? To było to ze Store, to, które dodawało prowadzenie sklepu. Jak ono się nazywało? Hallows jakoś. Forgotten Hallows? To jest... Czy... Forgotten Hallows. Dobrze pamiętam? Chyba nigdy w nim nie grałem, czekajcie. The Sims. Trzy. For... Forgotten... Hallow. Nie, to było w The Sims 4. Kurwa, nie pamiętam. Czekajcie. The Sims 3. Store. Store. Midnight Hallow chyba. Midnight Hallow się nazywa. Midnight Hallow. Tak, i ono było też takie ciemne. Tak. Czyżbyśmy wrócili do The Sims czy do Midnight Hallow? Tak, ono było mroczne. Pamiętam, ono było podobne. Tak. I tam było pełno takich starych miejsc. No, Midnight Hallow. Midnight Hallow. The Sims 3. Ono jest troszkę podobne stylem. It must be hundreds of years old. The stairs for launching the boats. It would be easier to cross the river using the bridge. No. Nigdy nie grałem. The stones of the steps are damp and slippery. Kurczę, ta gra wyzwala u mnie chęć gry w inne gry. Mam na myśli Sims, ale na przykład The Sims 3, Midnight Hallow. Drugi sezon. Nie, trzeci sezon. Trzeci sezon może się zacząć z Midnight Hallow. Trzeci sezon The Sims 3.
pasowałoby to. A lot of filth is floating in it. Who could be throwing things in it? It's locked. I don't know who lives there. Do pubu. Do pubu. A tu jest wędkarz jakiś. Excuse me. May I speak with you? Sure you can, young man. So how is it going today? I'm going to catch a big one today. I hope. If only it will rain. You mean because of the fish? Have you caught anything yet? Not a scale. My luck was much better yesterday. Fish are too smart. They won't go out of water. Well, I'm not surprised. Heh, I had a very nice one on the hook a while ago. But it managed to slip away in the last second. I dragged it in as far as the pier. But then it snapped my line. The biggest and oldest ones are truly cunning. They get tangled in the seaweed at the bottom, and then wait until you snap the line yourself. Why don't you fish further out in the river? My old boat has too many leaks. Besides, I enjoy fishing this way better. Good luck to you. I have to go now. Thanks. I hope it will start raining soon. Midnight Hollow. Midnight Hollow. Baal, are you here? Baal, twoja ostatnia obecność w tym tygodniu. Ale Baal, wygraną jest przecież wybór kolejnej gry, w którą zagramy. Może jest jakaś gra, w którą byś chciała, bym zagrał. No to super, więc od następnego tygodnia, od jutra, możesz zbierać obecności, będziesz informowana na Discordzie i ja w nią zagram. No niestety... Nieważne nawet kto się dołączy, to już nie wygra z jedną osobą, która ma aż 13
Gdzie obecność? 13. Nikt inny tyle nie ma. No, na Discordzie będziesz informowana Pixeline i będziesz mogła zbierać obecności i może wygrasz w następnym tygodniu. Na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, nieważne kto się dołączy, już nie wygra z tą osobą. 3, 9. No. Dobra, to ogłoszę wam wygranego. Bo nikomu się już nie uda dzisiaj wygrać z tą osobą. Wygrywa z 13 obecnościami Bal. Wygrałaś. Miałaś 13 obecności w tym tygodniu. Także gratulacje, Bal, wygrałaś. Na drugim miejscu jest Exequo, Vitali i Astrid. No chyba, że jeszcze się dołączy do tego live'a, to wtedy będzie na drugim. A na trzecim miejscu jest Gruszka i Broken Perfection. Także Bal, proszę myśleć nad grą, którą mam odpalić w poniedziałek, ponieważ to jest twoja nagroda. Zastanów się nad grą, którą byś chciała, bym zagrał. I proszę, do jutra, do 12:30, dać mi znać, jaką grę wybrałaś i jaką odpalamy. Najlepiej jakby ci się... Okej. Dobra, to nie musi być do poniedziałku, bo będziemy mieli cały tydzień, by zagrać grę, którą wybierzesz. To może być dowolna gra, ale nie Simsy. Nie Simsy 1, 2, 3, 4. Dowolna gra. Dobra. Spoko, to także Bal, jeszcze raz gratulacje, wygrałaś w tym tygodniu. Proszę dać mi znać w najbliższym czasie, w jaką grę mam zagrać. Brawa dla ciebie. Byłaś najlepsza. Day's menu. Roe deer on cream. Wild boar shoulder. Gamekeeper style. Harry's wife always did cook well. Maybe I'll have something later. I'm not hungry yet. How many times have I seen this sign? I'm not sure. Siema kochani, nagrywam to wideo prosto z live'u. Gramy obecnie w Black Mirror 1. Ale to wideo jest ogłoszeniem, kto wygrał w tym tygodniu. I w tym tygodniu wygrała Bal. Także gratulacje, miałaś 13 obecności i nie było szans, żeby ktokolwiek cię przebił. Także Bal, wygrałaś. Twoją nagrodą jest oczywiście wybór gry, którą zagram.
i nie mogą być to Smithy, wiadomo. Także czekam na wiadomość od ciebie z tytułem gry, którą odpalimy w następnym tygodniu. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję wszystkim innym, którzy byli w tym tygodniu na live. Asterix i Vikali macie drugie miejsce obecnie, no chyba, że ktoś jeszcze na ostatnią chwilę dołączy. A trzecie miejsce ma Broken Perfection, Gruszka i Marlota. Także dziękuję wam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, gdzie będziecie dalej zbierać obecności i dalej rywalizować ze sobą o wybór gry, w którą zagram. Także jeszcze raz gratulacje, Bal. Gratulacje. I powodzenia dla wszystkich w następnym tygodniu. Zobaczymy, jak chcesz mi podać na przykład kilka tytułów, to ja mogę wybrać coś z tych tytułów. Boże, próbuję znaleźć ładny... Może być. Już do was wracam, w sensie do gry.
wysyła się wideo, które nagrałem live na live'ie. Dobra. Tu jest beczka. It's full of dirty water. Maybe Harry puts it under the gutter when it's raining. Wysłało się już? Wysłało się. It could use emptying. Clean towels from the kitchen, no doubt. Just laundry. Just laundry. KDM Transport Services. It's probably used for carrying beer kegs. Przejdź przez most. The lids are firmly shut. These are certainly still full of beer. The Black Bison, Harry's own production. Ale to bal. Czyżbyś wybrała Super Mario Bros? Co się stało? Aha. Hi, what's your name? I won't tell you that. I must not talk to strangers. My mum has forbidden me. So, will you tell me your name if I tell you mine? No, I don't know you. To dobrze. Have you got some sweets? Maybe some chocolate? Mam cukierka. Would you like some sweets? Sure, that would be great. Are they chocolate? I don't really know. My name is Samuel Gordon. Will you tell me your name too? Well, why not then? I'm Vic. Do you know of anything interesting going on around here? I haven't been in this place in a very long time. Probably not. Nothing much happens here. This village is terribly boring, you know. I see. Can I go play again? Of course. Watch out for the windows. Yeah, don't worry. Oczywiście, jak ktoś wybierze Super Mario Bros, to ja odpalę tą grę. Więc to się nie bójcie, bo to jest nagroda. Muszę odpalić dowolną grę, jaką ktoś wymyśli.
Znasz tego mężczyznę? Vic, have you ever seen the man in this picture? Let me see. No, I guess I haven't. I would have surely remembered that one. He looks pretty stupid. Why are you looking for him, Samuel? Are you related? You had better watch your mouth. Come on, that was just a joke. Nie znasz się na żartach, Samuel. I have nothing. Jesteśmy w pubie. An advertising poster. Harry has been collecting old posters like these. No. No i ty z tego ogrodnika źle traktuje. Dobra, zagadajmy najpierw do Harry'ego. Nic więcej tu nie ma, jak tak patrzę. No nie ma tu już nic. Hello, Harry. Good morning. Poszedł sobie? Hello, hello, sir. Sorry, że jest zastój, ale to już jest bal.
I haven't been here in a long time. What can you tell me about the manor? Well, I'm not sure where to begin, but really, there isn't much in the way of news. Hold on. You seem familiar to me. Haven't we met at the winter feasts? No, I don't think so. But I do know you. See, I'm pretty good with faces. What about last month during the vintage? Is that it? Listen, I... Yeah, I know. You probably owe me something and aren't comfortable with my having recognized you, right? I owe you nothing, Harry. Did you say Harry? Tom, this young lad here is calling me Harry, but he says he doesn't know me. Don't let him annoy you, sir. He's been trying that on strangers for as long as I remember. I just... Is there a problem with the fact that I want me money back? There wouldn't be any if you weren't making those debts up. Bah! Indeed. You're the right one to say that. Should I show you your last month's bill? Right. Calm down. I was just advocating this young fellow here, because he's a stranger and he doesn't know those tricks of yours. Okay, I've had enough. One more word and you're not getting a pint of water on credit. Or, let me tell you what. I'll pour you nothing until you pay off the whole debt. Come on, Harry. Don't be a cheapskate. Listen, if you let me finish, I'll tell you who I am. Sounds great. I'm listening. I am Samuel Gordon, the son of Randall Gordon, of Castle Blackmirror. Why didn't you say so right away? Well, I tried to, but you wouldn't actually let me speak. Okay, well, that gives things a nice twist. A Gordon is always welcome here. So, what can I get you? Today, we have smoked venison on the menu, along with a good staff beer. No, thanks. Maybe later. I'd like to ask a couple of questions, though. Oh, sure. Bal już wybrała grę. Już wiem, w co jutro gramy. Harry, what's new in the village? Things happen, but there isn't much news. How should I understand that? Well, I hear a lot of gossip, but nothing worth mentioning. You see, we all know one another here, so nothing's too interesting. Maybe. That's going to change now. Yeah, I'll let you know when it does. Tak. Harry, until what time are you open? Well, that depends, but usually late into the night. You see, I don't sleep much, and when I'm not doing something, I'm usually pretty bored. But not many folks show up so late, do they? I usually play cards with Tom here, or I play chess with myself. Oh, you play chess? I'd say I've learned to play well during all those long nights. Let's play together sometime then. Sure. I remember William bringing me here. Yep, so do I. He was a serious poker player, you know. Incredibly lucky with the cards. He would totally clear us out.
But then, he would return everything. Yeah, he was a nice bloke. That's a real shame he stopped coming here. Hmm. Why? Who knows? We were all on good terms. But the last 6 months, he didn't show up once. Well, it's a bit of a distance, and at his age. Nah, I wouldn't say that was the reason. William was always a tough old gent. I'll tell you something, though. They say he wouldn't even come out of the castle, and instead locked himself away in the old tower to study some old volumes and stuff. Where did you hear that? Well, I told you, I hear things from time to time. What else have you heard? Nothing. But maybe Mark knows something. He used to help out in the manor garden. Where can I find him? He would normally be here by now, so he's probably not going to turn up today. Never mind. I'll ask him some other time. As if William was hiding something. I have to know more about the last months of his life. Czy ja mam tą grę? Nie, to kupię, będzie tania. Będzie tania. Ja wiem, gdzie znaleźć grę, żeby ją zdobyć. Dobra, na Steamie jej nie mam. Na Epiku mogli ją dawać za darmo. Chyba na Epiku ją mam, ale muszę sprawdzić. Spokojnie, na pewno w nią zagramy jutro. Tylko muszę się dowiedzieć, gdzie ją mam. Bo ja mam tyle gier, tyle różnych platform. Any news, Harry? Nothing special. I'll be back. Whenever, Mr. Hello. Hello. How long have you been sitting here? A few hours, I guess. Why do you want to know? That's my way of saying hello, I guess. Oh, okay. I've been here for 2 or 3 hours. I've got nothing to do today. Why don't you take a chair? No, thank you. Maybe some other time. How long have you owed Harry money? That's my business, not yours. Or do you want to pay up for me? Should I? Well, I overheard your conversation about old Sir William. Do you know anything that might be interesting to me? Maybe I do, maybe I don't. My memory is fogging up. It's probably the thirst, you know. Oh, I see. I know where he's coming from. I'll pay off his debt, and then I'll ask again. Naprawdę jesteś tak głupi? Naprawdę jesteś tak głupi? A on ci powie, że nic nie wie? Naprawdę Epic nie wylogował.
kurwa, jakie tu miałem hasło. Naprawdę. To ich zabezpieczenia głupie. Już możesz się pobierać. Zobaczmy. Mam. Mówiłem, że mam tą grę. Nie mam żadnych dodatków, ale podstawową wersję gry mam. Czyli idealnie, jak nam się spodoba, może kiedyś kupię dodatki. No, wiedziałem, że ją mam. Dobra, się pobiera. Super. A Black Mirror już mnie nie lubi, bo już się nie da zmaksymalizować. Dobrze, zapisałem. Mam, już się instaluje, jutro gramy. Ciekawe, co jest w podstawowej wersji gry, bo ta gra ma dużo dodatków.
A co jest w podstawowej wersji gry? Dowiemy się jutro. Na Epiku dali za darmo tą grę. Co tydzień dałem tam darmowe gry i dali tą też. A ciekawe, czy na PlayStation mam tą grę, bo tam będę miał ładniejszą grafikę. Ciekawe. No, jest zawarta. Jest zawarta w ramach subskrypcji. Na PlayStation jest więcej dodatków niż na Epiku. Ciekawe. Na Epiku jest mniej tych dodatków, a na PlayStation jest więcej. Ciekawe. Ale zagramy w nią tutaj. Na komp. If you want something from me, of course. Changed your mind about the dinner? My Mary makes some wonderful meals. Everyone around here will tell you that. I believe you. I'm just not hungry yet. I would like to ask a couple of questions, though. Okay, feel free. Will you change your mind about that debt of Tom's? It's partly my fault, you know. I'd be glad to, but then he wouldn't pay it off next month either. They say, he who doesn't pay should not drink. Well, there is some truth to that. I have decided to pay off Tom's debt. But why would you want to do that, Mr. Gordon? I just want to. Could you sum it up? Okay, well, as you wish. At 17 pounds. All right. Here. Lol. Well, I've no idea what Tom might have promised you, but you better not believe him. That's none of your business. So what is his bill like now? All clear. Good. No i po co to zrobiłeś? What do you want from me? I'd just like to ask about something. All right. I have done what you have asked. Now it's your turn. Right, I heard you. I guess you have done me a good turn. So, what do you know about William? I'll tell you what I've heard. Nothing more, nothing less. I'm listening. People have said that from time to time, Sir William would go to the vicarage at night. That's all? What's so strange about him going to church? Nothing much, I'd guess, if it hadn't been late after midnight. Oh, that is strange indeed. Just ask the gravedigger, or the vicar. They both saw him. But don't mention me if you decide to go see him. They needn't know that I told you anything. Oh, thank you. I need to speak with Mark. You probably know each other. Yeah, we've known each other for years, but he's not here today. Do you know where he works? I would like to go see him. Mark only works when he must. He hasn't got a permanent job. But try old Murray. Or Herman.
He does something for both of them from time to time. So, how's it going? All right, I guess. Why don't you take a chair? I'm a little short on time. Some other day, perhaps. Never mind, I'm used to drinking alone. Tell me, is anything interesting going on in the village? Here? No. In fact, I don't remember anything interesting ever happening around here. In Willow Creek, nothing ever changes. I saw a fisherman on the shore on my way here. Do you know him? Old Jim? Of course I know him. He's my uncle from my mother's side. Is he always sitting there, fishing? He appears to have been sitting there the whole day. Yeah, he's the most patient person I've ever known. He spends hours on that pier just sitting. I wouldn't last a single hour, you know. On coś wychodzi i tam robi, ale nie da się nic tam zabrać. Hello, sir. Will you sit down? No. Never mind. Later then. See you. Any news? Nothing special. I'll be back. Whenever, Mr. Gordon. Dobra, to tu już nic nie ma. I have not. We have said. Dobra, przechodzimy przez most. Wygląda jak Midnight Hollow. Wygląda jak Midnight Hollow. To jest przeznaczenie, żeby sezon trzeci The Sims 3 zaczął się w Midnight Hollow. I think so. Dobra, kochani, na tym kończymy. Dziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zapisało się? Także dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Pikselina, pamiętaj, żeby dołączyć do Discorda, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy live się zacznie, żeby nic się nie ominęło z Black Mirror. No chyba, że już zaakceptowałaś, ale nie miałem powiadomienia. No, więc dołącz, jutro dam wam znać na Discordzie, jak się live zacznie. Jutro gramy w grę, w którą wybrała Bal. Bo wygrała. W tym tygodniu. Także dzięki, trzymajcie się, dobranoc. Płynanoc. Bye.